Kazimierza zwanego Wielkim to chyba wydaje mi się, że każdy zna, kto choć odrobinę wysłuchał się w jakiejś opowieści nauczyciela historii. No właśnie to ten król, który miał niebywałe zacięcie do budowlanki, który burzył wszystko co drewniane, a w tym miejscu stawiał wszystko co murowane. I tak sobie jeździł od miasta do miasteczka. Jak tylko zobaczył coś drewnianego, to kręcił oczywiście no nosem, no i natychmiast kazał to burzyć i murować. Zawołać mi tu chłopów natychmiast i niech te szopki rozbierają na opał. A pan, panie Murażu, niech leci kupować cegu i zaprawę. No i oczywiście dawał mu coś tam na wydatki. Jeżeli, oczywiście, jeżeli jeszcze nie wiecie o kim mowa, to sięgnijcie do portfeli, spójrzcie na barton 50 złotowy i zobaczycie, jak Kazik wielki wyglądał. To właśnie jego podobizna, yy, m, można by powiedzieć, że to był taki bob budowniczy. Także spokojnie w swoim CV mógł on umieścić także zdolności dyplomatyczne, zdolności podboju, powiększania majątku, zarządzania i oczywiście co najważniejsze posiadał brodę, jakiej nie powstydziłby się żaden drwalopodobny hipster w rurkach. Jednak są jeszcze rzeczy, jak to z władcami bywa, o których historia i kronikarze woleliby zapomnieć. No i właśnie chciałem Wam opowiedzieć, jakim to był psem na baby Nasz Kazio, i co wspólnego z tym miał tak naprawdę szydłów. Zacząć w tym miejscu musiałbym od listy żon Kazimierza. Trzeba przyznać, że rozpoczął swoje podboje miłosne wyjątkowo wcześnie. Mały Kazik urodził się bowiem w 1310 roku. No i dumny jego ojciec Wody Płokietek. Do tej pory historycy nie wiedzą, czy ten jego przydomek jest związany ze wzrostem, czy też z wielkością przyrodzenia może. No ale. Z czymś na pewno związany jest. Wtedy właśnie ojciec spojrzał na swojego potomka z taką nieskrywaną dumą i rzekł do żony Jadwigi. Widzisz jaki wielki. Po czym uśmiechnął się szelmowsko pod nosem. No, oczywiście, Kazik rósł pod czujnym okiem rodziców. No, i już od pięciu pięć lat później, a był to rok 1315, był na tyle wyrośnięty, że w końcu nadszedł czas, by młody książek poślubił jakąś piękną dziewoję. No i wybranką stała się Czeszka Juta, młodsza od Kazika o niecały miesiąc. W tym związku mały Królewicz poznał e, oczywiście, co to jest pierwszy foch, kiedy Juta obraziła się na Kazika i jak to oczywiście zabrała mu drewnianego konika. Foch trwał praktycznie do 1318 roku, i wtedy rodzice Juty zdecydowali, że jednak nie chcą mieć takiego gbura za zięcia. Dwa lata trwało. Zanim Kazimierz zaręczył się po raz kolejny, tym razem z Anną, potem była jeszcze Aldona, córka wielkiego księcia litewskiego. I to chyba ona właśnie była łysa zresztą, bo i miała świeżb, co później dopiero z latami wziął i brał i odkrył Kazik. Następnie wychędożył dosyć srogo Klare Zach na dworze króla węgierskiego, no i jego kolejną żoną została Adelaida Heska. Później w jego oko wpadła mu Krystyna Rokiczanka, którą rzucił po tym, jak mu doniesiono, a właśnie, że to ona jest łysa. Tak mi się, tak mi się yy, pomyliło troszeczkę, więc że to ona jest łysa i że to ona właśnie ma świerzb. Yy, no a potem... Już Jan długoż w ogóle zgubił rachubę i wpisywał po prostu imiona z kalendarza, jak leciało prawdopodobieństwo, że się pomyli i tak było praktycznie znikome. Jedno imię natomiast zapisał dosyć dokładnie. To imię brzmiało Estera. Estera to była taka piękna młoda Żydówka, i ona tak zawładnęła sercem Kazimierza, że ten po prostu stracił dla niej głowę. Kobietka była dosyć cwaną bestią, jak to sobie w ogóle owinęła króla wokół palca, że ten by tylko jej się przypodobać, zaczął szastać kasą na prawo i lewo bez opamiętania. No i dzięki temu w Szydłowie zbudowano jedno z najbardziej okazałych jak nowe czasy synagog. Estera sama doglądała w imieniu swojego kochanka placu budowy, która w rękach fachowców, jakich dzisiaj się już nie spotyka, rosła naprawdę w bardzo szybkim tempie. No i wtedy to się okazało, że ten żydowski dom modlitewny będzie wyższy niż ufundowany przez króla Kościół Parafialny. Jak, to, jak ten fakt w ogóle wyszedł na jaw? Odezwały się oczywiście głosy oburzonych parafian, że tak być nie może, co z tym zrobić. Oczywiście krzyki i tak dalej. No i w ten mm, sposób, w sumie. Wymyślano jak można by obniżyć w ogóle ten dach, który był gotowy na synagogę. więc po prostu pomyśleli, że najlepiej będzie jak zetną, albo podetną, przynajmniej te krokwie. No i w ten sposób, gdy esterka śniła o swoim wybranku, krokwie złamały się pod swoim ciężarem, no i dach zrobił się dosyć wklęsły. Oczywiście, kiedy dziewczyna rano zobaczyła, co się stało, tak się za przeproszeniem wkurzyła. Że przekleła cały szydów. No i szydów straci raz na zawsze znaczenie i nigdy nie odzyska mia rangi mm, miasta. Tak sobie krzyknęła, w ogóle nawyzywała tych ludzi, tak to w ogóle było. Początkowo oczywiście ludzie pukali się w głowę, co też to głupie babsko wygaduje, jak to szydów ma stracić na znaczeniu, przecież to jest dosyć duże miasto. No po prostu zwariowała i tyle. No jednak ta klątwa zaczęła działać i praktycznie trwa po dziś dzień, bo szydów z potężnego, jak na owe czasy miasta dzisiaj jest tylko małym, aczkolwiek pięknym miasteczkiem, o którym być może jeszcze w legendach coś nieco powiem.